Dziś w serwisie między innymi 14-letni bohater, Podkarpackie Centrum Sportów Walki na finiszu. Podrzeszowskie lotnisko podsumowuje 2016 rok. Turniej tenisa stołowego w Krośnie. 14-letni Mateusz Król, który wyciągnął z Wisłoka tonącego mężczyznę, odebrał gratulacje z rąk prezydenta Rzeszowa. Takie postawy młodych ludzi trzeba pokazywać i nagradzać, mówi Tadeusz Ferenc. To jest wspaniały wyczyn, wspaniałe zachowanie młodego człowieka, który podjął decyzję w zagrożeniu pewno własnego życia i ratował życie innej osoby. I tak jak już wcześniej mówiłem, mamy wspaniałą młodzież w mieście Rzeszowie, z całą pewnością w Polsce i przykładem jest Mateusz. Mateusz otrzymał także certyfikat zasłużony dla policji. Cieszymy się bardzo, że taki człowiek mieszka tutaj w Rzeszowie akurat, bo wiemy, że zareaguje, ponieważ jak kiedyś Wisława Szymborska powiedziała, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, on już się sprawdził, on już wie. I my wiemy, że w takiej sytuacji on po prostu pomoże drugiemu człowiekowi. Przypomnijmy, Mateusz podczas spaceru nad rzeką usłyszał wołanie o pomoc. W wodzie był mężczyzna. Od siedzącego nieopodal brzegu wędkarza chłopak wziął wędkę i pomógł mężczyźnie wyjść z wody. Zobaczyłem, no i już musiałem pomóc, bo pomyślałem sobie, że jak mu szybko nie pomogę, to może spaść na dno. Dumy z Mateusza nie kryje jego mama. Ja nie wierzyłam, dopiero jak policja do mnie zabukała i otworzyłam drzwi, to powiedzieli, gdzie jest nasz bohater. Wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest prawda. Przyszedł do kolan mokry po prostu i mówił, że od razu, że musi się przebrać. Przebierał się, no bo jakby nie było, no na pewno tam zmarzł. Do kolan mokry, no to a jeszcze mróz na polu. W jaki sposób pani zrelacjonował to wydarzenie? No powiedział mi, że, bo ja mówię, dlaczego taki mokry jesteś? A on mówi, aby wyciągałem człowieka z Wisłoka. Niemal 5 milionów złotych kosztowała budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Walki w Jaśle. Z nowej hali będą korzystać młodzi miłośnicy sportów walki, których jest w Jaśle około 500 i uzyskują bardzo dobre wyniki w skali kraju. Hala będzie spełniała wszelkie wymogi tak, aby odbywały się tam zawody o europejskiej randze. Według mojej wiedzy w uzgodnieniu z wykonawcą, czyli KPB krośnieńskim, wygląda na to, że w połowie lutego prawdopodobnie nastąpi finał budowy. Hala sportów walki będzie po prostu wykorzystywana przez wszystkie dyscypliny związane ze sportami walki, czyli takie, które w Jaśle istnieją od lat, karate, judo, w tej chwili kickboxing i pochodne, że tak powiem. Ale nie tylko, jako że udało się też w ramach tej inwestycji zakupić bieżnię do skoków akrobatycznych i taki osprzęt wokół tej skoczni. Stąd też najprawdopodobniej, to znaczy nie najprawdopodobniej, na pewno powstanie jakaś sekcja akrobatyczno-gimnastyczna. Pierwsze zawody w nowej hali już w marcu. Lotnisko w Jasionce podsumowało 2016 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku pobito kolejne rekordy. Z usług podkarpackiego lądowiska skorzystało ponad 664 tysiące pasażerów. Wzrost zainteresowania mieszkańców Podkarpacia zanotowano zwłaszcza na kierunku Londyn, z którego skorzystało blisko 200 tysięcy osób. Najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym była grecka wyspa Korfu, na którą z Jasionki można było dotrzeć bezpośrednio liniami Ryanair oraz samolotami czarterowymi. Łącznie skorzystało z nich ponad 12 tysięcy turystów, a wśród lotów krajowych królują te do stolicy. Rok 2017 będzie pracą zarządu nad tworzeniem nowych połączeń oraz przywróceniem lotów, zwłaszcza do Norwegii. Bardzo zależy nam na przywróceniu połączenia z Norwegią. Niestety jesienią ubiegłego roku przewoźnik Ryanair zlikwidował to połączenie. Pasażerowie są bardzo zainteresowani, bardzo regularnie korzystali z niego. Samoloty wypełnione po brzegi latały dwa razy w tygodniu do Oslo. Bardzo chcielibyśmy jeszcze w tym roku przywrócić ten kierunek. Kierunkiem, o który zarząd lotniska będzie zabiegał, są cały czas Wyspy Brytyjskie. Sezon letni wzbogacony jest od tego roku o loty na Majorkę czy grecki Zakynthos. Ważnym i kluczowym dla lotniska Rzeszów-Jasionka może okazać się włączeniem do swojej oferty lotów do Stanów Zjednoczonych. Nie jest
to częste na rynku lotniczym, że lotniska regionalne, a takim jest Port w Jasionce, mają bezpośrednie połączenia transatlantyckie. My chcielibyśmy być jednym z pionierów i mamy po temu poważne argumenty, przede wszystkim infrastrukturalne. Mamy jeden z najdłuższych pasów startowych w Polsce, z którego spokojnie mogą operować samoloty szerokokadłubowe, takie jak na przykład Dreamliner, w dyspozycji choćby polskich linii lotniczych LOT. Mamy nowoczesny terminal, jesteśmy przygotowani operacyjnie, natomiast decyzja biznesowa leży po stronie przewoźnika. Pozytywnym zwiastunem mogą okazać się Dreamlinery, które będą wkrótce w Jasionce lądować w celu przeprowadzania inspekcji czy remontów tego typu samolotów. Wynika to z faktu, że Jasionka jako jedyna w Polsce posiada wystarczająco duży hangar, by sprostać gabarytowym wymaganiom takich samolotów jak Dreamliner. Z lotniska w Jasionce w ramach regularnych połączeń pasażerskich można dotrzeć m.in. do Warszawy, Londynu, Monachium, Berlina, Dublina, Manchesteru czy Bristolu. Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych otrzymało czwartą gwiazdkę, po raz kolejny biorąc udział w certyfikacji dokonanej przez Polską Organizację Turystyczną. Przeprowadzono szereg ankiet, a także działań sprawdzających umiejętności i jakość obsługi w ustrzyckim punkcie. To jest oczywiście cała procedura, to jest praca nad w centrum, to są godziny, które się pracuje dodatkowo, czyli w tym momencie, prawda, że na przykład otwarte jest od godziny 8 do 19 w dni poprzednie, soboty, niedzielę. To jest cały splot, między innymi nawet znajomość języków obcych przez informatorów turystycznych, wykształcenie i wiele, wiele innych, dostępność komunikacyjna danej jednostki. Na to składa się wiele czynników. Tylko Sanok i Jasło ma te cztery gwiazdki, więc ta informacja turystyczna w naszym Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji przy rynku jest bardzo wysoko oceniana, więc jeżeli ktoś chce przyjechać do Ustrzyk, prosimy o telefon, na pewno wskażemy, pomożemy znaleźć te miejsca noclegowe, czy też jakoś wypełnić ten wolny czas. Teraz przed Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji konkurs na najlepszą taką placówkę w Polsce. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie zorganizował turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Zawody rozegrano w hali sportowej przy ulicy Legionów w Krośnie. Dyscyplina ta cieszyła się przynajmniej do tej pory bardzo dużą popularnością. Było wielu startujących, wielu chętnych. Startowali zawodnicy zarówno klubowi, jak i amatorzy. Tacy, którzy po prostu przyszli, aby sobie zająć czas, pobawić się w tym turnieju. Także taka fajna zabawa dla dzieciaków w okresie ferii. W Krośnie działa szkółka tenisa stołowego. W szkole numer 15 i 8 treningi grup starszych odbywają się również w hali sportowej. Zapraszamy do szkoły numer 15, a szczególnie dzieci z klas pierwszych i drugich. To jest gra przede wszystkim sprawnościowa. Jeżeli się uprawia tą dyscyplinę od, można powiedzieć, siódmego roku życia, to jest łatwo, ale później w okresie tym późniejszym jest bardzo ciężko, dlatego że to jest gra sprawnościowa. Wiktoria tenis stołowy trenuje już od 7 lat. Na początku to było od pani od WF-u. Szukała chętnych, żeby zagrać. No to po prostu się zgłosiłam. Gdy poszłam, zaczęło się od przebijania i tak dalej, podstawowe rzeczy i spodobało mi się. No i stwierdziłam, że będę grać. No i tak z czasem to mijało, no i coraz bardziej się w to angażowałam. No i teraz, jak widać, trochę to leci. Rozgrywki sędziował Czesław Knapik.